Cześć Waldek kanał Photomix, dzisiaj Photoshop i edycja zdjęcia tak aby wyglądało jakby było posypane brokatem w różnej, z różnej odległości czyli będzie brokat który wychodzi z za modelki który jest sypie się przed modelką w tym wypadku Zobaczycie, jak to w łatwy sposób wykonać. Wszystkie pliki źródłowe do tego tutorialu są w opisie, także spokojnie możecie ściągnąć i krok po kroku robić to, co ja pokazuję na tym filmie. Osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, zapraszam do subskrypcji, co tydzień nowy film na kanale. Także na pewno się nie zawiedziecie Ci, którzy, Dopiero są, a jeszcze nie są zdecydowani, to zapraszam do obejrzenia innych moich filmów. Jest ich już dosyć sporo, grubo ponad setkę. Dlatego zapraszam, oglądajcie, uczcie się razem ze mną nowych, nowych wiadomości, nowych rzeczy dotyczących Photoshopa i Lightrooma. Teraz wskakujemy i pokazuję. Oczywiście wskakujemy do Photoshopa i pokazuję, jak to zrobić. Mamy Photoshopa, i jeśli wypakujecie plik, do którego link jest podany poniżej, będą się znajdowały trzy zdjęcia: jedno z sylwetką i dwa takiego naszego pseudo-brokatu. Dlatego przeciągamy zdjęcie do naszego Photoshopa. Mamy już otwarte, i pierwszą rzeczą, co musimy zrobić, to wyciąć naszą. Postać z tła, czyli najprostszym sposobem zaznaczamy, obojętnie jaki, jakie narzędzie do zaznaczania: Select Subject, czyli zaznaczanie inteligentne. Jeżeli chcemy jeszcze, widać tutaj, poprawić troszeczkę nasz, nasze zaznaczenie, Select and Mask, przechodzimy do narzędzia, które o wiele lepiej się teraz nam sprawi właśnie w takich delikatnych dociągnięciach, jeżeli chodzi o właśnie nasz, nasz obraz i nasze zaznaczenie. Wybierając tutaj ten pędzel, przejeżdżamy delikatnie przez miejsca, które algorytm nam opuścił. I nie zrobił przezroczystymi. Tutaj możemy jeszcze delikatnie uwidocznić włosy. Myślę, że w tym wypadku to to już jest po robocie. Zaznaczamy tutaj opcję Dekontaminate Colors. Chyba jest poprawianie kolorów czy coś takiego w polskim. Wciskamy OK. Wycięło nam postać. Stła. Nie musi to być jakoś mocno dokładne. Także przechodzimy teraz do naszych warstw mieszania. Wybieramy kolor wypełniający, czyli solid color, i tutaj taki różowy. Spróbujemy uzyskać kolorek. O, coś takiego. Dajemy OK i przenosimy nasz, naszą warstwę pomiędzy warstwę backgroundu a jego kopią z wydzieleniem. Głównie i tak background mamy wyłączony czyli jako podstawową warstwę i jako tło. Wypełniło nam wszystko została modelka na różowym tle. Dwukrotnie klikamy tutaj z boku warstwy przechodzimy do styli warstwy i opcji Właśnie tej oto warstwy wybieramy opcję Gradient Overlay, czyli tam gradient. Tutaj widać już to wcześniej robiłem, dlatego tylko powiem: z gradientu wybieramy, właśnie tutaj z opcji Gradient z białego w czarny. W stylach dajemy nieliniowy, tylko radialny, czyli koło Blend Mode. Jeżeli będzie, standardowo to jest na normal. Zmieniamy na Soft Light i mamy ładnie różowe, ładne różowe tło właśnie z takim centrycznym rozjaśnieniem za samą postacią. Klikam OK. Mamy jak widać już tutaj zapisane nasze akcje, które przed chwilką zrobiliśmy. I teraz Klikniemy na najwyższą warstwę i jeszcze raz przejdziemy do naszego zdjęcia. Wybierzemy nasz, naszą pierwszą teksturę z brokatem. Przeciągając, łapiąc ją, możemy przeciągnąć bezpośrednio na nasze zdjęcie. Rozciągamy dosyć mocno. Przekręcamy o 90 stopni. Jeżeli nie wiemy, gdzie tu jest 90, mamy tutaj kąt i po prostu z ręki wpisujemy z klawiatury 90 stopni. Możemy to teraz tak zostawić. Zatwierdzamy i mamy już po jednej stronie ten nasz brokat. Zmieniamy rodzaj. Naszej warstwy na screen, czyli ekran. Jeszcze raz wybieramy Move Tool narzędzie i przesuwamy jeszcze delikatnie w lewą stronę, aby ten efekt, właśnie ten, co tutaj widzimy, nie był aż tak mocny. Tak możemy zostawić. Przejeżdżamy tutaj na dół, tworzymy maskę warstwy wybieramy pędzel kolor podstawowy czarny zwiększamy jego wielkość opacity 100% i zamalowujemy elementy które mogłyby nam troszeczkę przeszkadzać w odbiorze jeżeli mamy coś takiego właśnie robimy ctrl j stworzyła nam się kopia Naszej warstwy z teksturą, teraz transformacja, czyli Ctrl T, Command T. Klikamy prawym klawiszem myszy i robimy flip horizontal, czyli odbijamy w poziomie. Jak to zrobiliśmy? Teraz łapiemy i przesuwamy naszą warstwę w prawą stronę. I jak widzicie, mamy Fajnie już zrobiony nasz projekt właściwie. Możemy jeszcze tutaj widać za mocno wyciąłem nad włosami, czyli przechodzę jeszcze raz do tej maski warstwy. W tej chwili biorę kolor biały, ponieważ będę odsłaniał. I delikatnie odsłonię te elementy świecące nad głową, żeby nie było to takie. Dosyć mocno sztuczne. Jak już to zrobiliśmy, przyszła pora na naszą trzecią teksturę. Tak samo łapiemy, ciągniemy na nasze zdjęcie. Jeśli będziemy ciągnęli do paska, to wrzuci się jako nowy plik. I tutaj, tak samo jak wcześniej, rozciągamy nasze zdjęcie praktycznie do pełnej. Wielkości. Tak możemy zostawić. Czyli, jeśli mamy już tą warstwę wrzuconą, zmieniamy jej rodzaj na light, czyli światło, i teraz tworzymy jeszcze raz warstwę wypełnienia, czyli solid color. I aby ona miała taki sam kolor jak nasza wcześniejsza, robimy tutaj ok. Klikamy dwukrotnie na właśnie ten wcześniejszy Solid Color i tu na dole mamy numer jaki odpowiada naszemu odcieniowi, który chcemy wprowadzić tutaj. Czyli robimy Ctrl C, cancel, przechodzimy, Ctrl V, OK. Teraz wciskamy klawisz Alt Option. Pokazuje się taka ikonka, która jak klikniemy spowoduje, że nasza warstwa z tym różowym kolorem będzie tyczyła się tylko warstwy z teksturą a nie całego zdjęcia następnie zmieniamy warstwę solid color z normal na color i już jak widzicie mamy różowe takie zafarby na tych światłach które wcześniej były żółte z ciśniętym klawiszem control zaznaczam teksturę drugą, czyli mam zaznaczone Color Fill, czyli tą warstwę z wypełnieniem koloru i tekstury robię Ctrl J czyli kopiuję obie warstwy przechodzę do warstwy tekstury narzędzie Move Tool i mogę w tej chwili przesunąć sobie w dowolne miejsce właśnie te rozbłyski świateł jeżeli macie coś takiego, że jak klikniecie i chcecie przesunąć właśnie tą bliczki, a wskakuje wam na warstwę wypełnienia, to macie na pewno tutaj zaznaczony auto select. Należy to odznaczyć i już będzie wszystko działało poprawnie. Jeżeli mamy zaznaczoną teksturę 2 i właśnie kolor, możemy jeszcze raz zrobić Ctrl J i jeszcze jedna kopia, przejść do tekstury Move Tool narzędzie i zmienić tutaj też położenie tych światełek, możemy to już tutaj kombinować wedle potrzeb także jak komu się podoba, można przenosić można także na przykład zrobić CTRL T i przekręcamy całkowicie nasze tutaj zaznaczenie i jak widzicie mamy o wiele inny wygląd ciach także wszystko zależy od tego jaki efekt chcemy uzyskać i ogólnie jak to się nam podoba. Teraz przejeżdżam na sam dół i robię kopię naszej warstwy z wydzieloną sylwetką czyli klikam na tą właśnie warstwę robię Ctrl J i przesuwam ją na samą górę jeżeli trzymam tutaj przy deseczce jak widzicie pojawiły się dwa paski które sugerują że akurat w tym miejscu właśnie będę puszczał swoją warstwę. I tak właśnie to zrobiłem. Na samej górze mamy teraz naszą kopię wydzielonej sylwetki. I teraz robimy Ctrl Alt. Yy, przepraszam, Ctrl Shift U lub Command Shift U. Zdjęliśmy kolor z, właśnie z postaci. Zmieniamy rodzaj warstwy na soft light, czyli miękkie światło i krycie zmniejszam do około 65. Jak widzicie, troszeczkę nam to uwydatniło sylwetkę, co spowodowało, że zdjęcie jest troszeczkę lepsze w odbiorze i lepiej widać naszą modelkę w tych wszystkich, właśnie blikach. Teraz przechodzimy jeszcze raz do mask wypełnienia i wybieramy gradient map, czyli mapę gradientu. Klikając na właśnie gradient, wybieramy coś, co będzie wchodziło mocno z fioletowego w taki pomarańczowy. Nie wiem, czy tutaj. O, mamy pomarańczowy. Jeżeli chcemy tutaj zmienić na fioletowy, klikamy na ten kwadracik i na kolor. I tutaj przechodzimy do fioletu. Wybieramy ten właśnie fioletowy. I klikamy OK. Zamykamy to okno i wybieramy soft light, czyli łagodne światło. I zobaczcie, jaką mamy. Już sporą zmianę w samym zdjęciu, i mamy nasz efekt gotowy. Jak widzicie, efekt dosyć ciekawy. Fajnie można się właśnie pobawić tymi wszystkimi elementami, pozmieniać je. Jak widzieliście na końcu, transformacja, przekręcanie, powiększanie, zmniejszanie. Dostajemy bardzo różne i bardzo ciekawe, dzięki temu efekty. Zachęcam wszystkich do Właśnie bawienia się Photoshopem, ponieważ jest to niesamowicie fajne narzędzie, właśnie do takich rzeczy. Osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, to zachęcam do kliknięcia subskrypcji do kliknięcia dzwoneczka. Jeżeli film się podobał, to łapka w górę i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam, cześć.